Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów. Chyba już mogę się tak do Was zwracać, bo z pewnością jest jakaś część z Was, która mnie obserwuje już od jakiegoś czasu. Dzisiaj niestety, ale tak całkiem nieplanowanie, przypadkowo muszę wybrać się do Chicago. Mówię niestety, bo jakoś już zmęczony jestem tym miastem i jakoś tak nie mam ochoty jeździć w tamtym kierunku. Rzadko kiedy jeżdżę, jak już jeżdżę, to wtedy, kiedy muszę. A już jak tym bardziej wyprowadziłem się prawie 2 godziny od centrum Chicago na takie bardziej wiejskie okolice i spokojniejsze, także już nie chce mi się w ogóle jeździć w tamtą stronę. I wpadłem sobie może na pomysł, że poruszyłbym temat, właśnie kilka zdań powiedział, jak to się żyje w tym Chicago, a głównie bym chciał poruszyć temat podatków od nieruchomości, jakie płacimy, bo teraz po tych wszystkich update'ach na jesień dostaliśmy wszyscy do nowe podatki, które zostały podniesione kupę kasy, bo z niektórymi ludźmi rozmawiam, to dostali podwyżkę po 2,5, po 3,5 czy 4 tysiące dolarów. Także to są dosyć duże skoki tych podatków. I ja też w sumie dostałem taki niemiły list z miasta, gdzie podniesiono mi podatek za rzecz, którą jestem trochę w szoku. W sumie to nie jest to, że jestem zaskoczony, bo spodziewałem się, że będę miał za to podatek podniesiony, ale nie, w życiu bym nie powiedział, że aż taką kwotę. A o czym mówię, to właśnie może zacznę od tego. Zacznę od tego, że 2 lata temu wybudowałem sobie w styczniu, zacząłem budowę w styczniu shed, czyli tak zwany, nie wiem, domek letniskowy, mini garaż, taki storage. Teraz zobaczycie sobie to na przebitkach, jak to wyglądało. To był jeszcze chyba wtedy czas albo covidowy, albo zaraz po covidowy. Wszystko było w cholerę drogie. Ciężko było znaleźć jakąkolwiek firmę, żeby przyszła to zrobiła od ręki, więc mimo braku umiejętności jakoś sam zacząłem sobie to pomału ustawiać, skręcać, sklejać. Ściany sobie sam postawiłem, a przyszło potem 2 chłopaków, tylko dach mi pomogło postawić i tak to pomału poszło, żeby to wszystko skrócić, nie rozwijać, nie wiadomo jak. Oczywiście w mojej miejscowości jest tak, że ja mogę 6 na 6, chyba jak się nie mylę, albo 8 na 8 feet mogę postawić bez pozwolenia, a potem wszystko powyżej muszę mieć pozwolenie, czyli tak zwany permit z miasta. No to więc chciałem iść drogą prawa, poszedłem do miasta, wziąłem permit, przyszedł inspektor, wybudowałem, zrobiłem sam plany, wszystko ładnie, wszystko poszło bez żadnego problemu. Wiem, że w niektórych miasteczkach jest tak, że w ogóle nie możemy czegoś takiego postawić, a jak już możemy, to tylko jakoś tam mało właśnie jakiś tam mały wymiar. A u mnie jest na przykład bez ograniczeń, żebym tylko miał miejsce na to. No to ja sobie zrobiłem tak, jak mi tam pasowało, 16 na 16 stóp, taki kwadrat i 9 stóp ściany wysokie. Wszystko ładnie poprzechodziło. Wiedziałem, że przyjdzie na pewno podniesienie jakichś podatków, bo jak z miasta brałem permit, to wszystko mają podgląd na to, co i jak, ale nie spodziewałem się, że aż tyle przyjdzie. I teraz na jesień, jak tam właśnie rozmawiałem z innymi, z drugimi znajomymi, mówią, tak, Rafał, dostaliśmy tak samo właśnie, a jedni dostali 2,5, drudzy 3 tysiące dolarów, różnie to zależy od ceny, od jak mamy wyceniony własny dom, tak, własną nieruchomość, bo głównym czynnikiem właśnie płacenia podatków to jest właśnie od naszej wyceny domu, od, chyba nawet od rozmiaru działki. Nie jestem jakimś tam ekspertem w tej dziedzinie, ale mniej więcej tak to wygląda. No i ja dostałem jeszcze, jak dostałem ten list też teraz na jesień, to jako tako za dom dostałem dosyć małą podwyżkę, bo 1000 dolarów, no mało, no 1000 dolarów to nie jest mało, ale w stosunku do innych, jak słyszę, to dosyć mała, ale z tego względu, że ja kupowałem ten dom w COVID-zie, ten tutaj, co mieszkam, no już zapłaciłem trochę większą cenę za ten dom. Dlatego jakiś taki skok tej wartości tego domu mojego nie ma teraz przez ostatnie 2 lata, bo on już był wyższy. Tylko że dzisiaj z perspektywy czasu, to i tak na tym wydaje mi się, że wygrałem, bo mam procenty bardzo niskie. Dzisiaj mamy ceny domów dalej wysokie i przy tym są procenty wysokie, także też mało ludzi się kwalifikuje w ogóle na domy dzisiaj. I do czego zmierzam? Ja dostałem za ten shed, co wybudowałem, za to właśnie, nie wiem, za ten domek letniskowy, dostałem ponad 1000 dolarów na rok tylko podatku. No to jest trochę takie mistrzostwo z urzędu podatkowego. No nie, fajnie tak wyciągnąć, ktoś sobie wybudował jakiś storage, żeby trzymać jakieś pudełka i kosiarkę w środku, oni sobie 1000 dolarów, ponad 1000 dolarów naliczyli tylko za ten shed. No to jest po prostu mistrzostwo z ich strony. Ale wrócę teraz jeszcze do ludzi, którzy się po prostu
dostali dużo większe podwyżki. Dostali dużo większe podwyżki, bo przyszły te właśnie update'y tych domów, że domy są dużo droższe, bo załóżmy, że ja bym się chciał skupić w granicy domów takich między 250 a 350 tysięcy dolarów, które kosztowały przed COVID-em, no bo te domy najwięcej ich zawsze było, najszybciej się sprzedawały, największa podaż i popyt na te domy były, tak? I ktoś jak kupował dom, załóżmy, za 300 tysięcy, ja też sam kupowałem taki dom w 2016 roku, też w tych kwotach, i za 300 tysięcy, załóżmy, że płacimy 7 tysięcy podatków. Dzisiaj, po COVID-zie już, jak kurz zaczął opadać, te update'y zaczęły się robić, te domy wzrosły w COVID i w COVID-zie, one dalej są wysoko, dalej są drogie. Dzisiaj ten dom kosztuje 400-450, zależy w jakim dom, jak duży, w jakiej okolicy, tak? No ale mniej więcej między 400-450 tysięcy trzeba dać teraz za taki dom. To sobie wyobraźmy, płaciliśmy 7 tysięcy, 6 tysięcy dolarów podatku na przykład, a dzisiaj płacimy 10 albo 9 albo 11 tysięcy podatku. Jest różnica, nie? I to z moim zdaniem ze strony właśnie rządu, ze strony całego systemu właśnie o nieruchomości tutaj jest zrobiony taki szachmat, bo dzisiaj wiele ludzi nie ma żadnego punktu wyjścia z tego, dobrego punktu wyjścia z tego, bo oczywiście jak myślimy o sprzedaży domu, to jest fajnie, bo możemy sprzedać, możemy się wyprowadzić do innego stanu albo wyjechać w ogóle ze Stanów, jak ktoś tam chce się wyprowadzić, no ale tak mała jest taka liczba osób. No i a z drugiej strony też ciężko może być nam sprzedaż, bo dzisiaj są drogie domy i procenty są drogie. I tak jak wspomniałem, mało ludzi się kwalifikuje w ogóle na pożyczki, żeby kupować domy za 450 tysięcy dolarów. To jest kolejna rzecz. Druga rzecz, żeby sprzedać i zostać tutaj, no to nie ma to najmniejszego sensu, bo żeby kupić jakiś dom, to też musimy zapłacić takie pieniądze, wziąć jeszcze przy większym procencie, bo przed COVID-em były procenty średnie mniej więcej 4-4,5%, dzisiaj mamy 7-8, także kompletnie nie ma tego sensu. Żeby sprzedać i iść na wynajem, to już w ogóle nie ma sensu, bo dzisiaj wynajem, żeby mieszkać u kogoś i w miarę dobrej okolicy, dom koło 2000 square'ów, to trzeba dać 3000 dolarów, może i więcej nawet. Także zależy jaki dom, w jakim stanie w ogóle. Także jest dla wielu ludzi sytuacja bez wyjścia, można powiedzieć. Bo naprawdę trzeba zaciskać zęby, trzeba płacić. I załóżmy, że ktoś płacił na przykład 5 tysięcy, bo w tych domach, cenowo w tych domach, jak wam powiedziałem, między 250 a 350 tysięcy, to taki normalny podatek to był między 5 a 10 tysięcy dolarów. Zależy jak duża działka, jak ten dom był wyceniany i w ogóle. No to jak ktoś płaci na przykład 6-7 tysięcy dolarów i dzisiaj ma zapłacić 4 tysiące więcej, no to jest kupę kasy. Kupę kasy może, albo jak mamy to pożyczkę konwencjonalną, to możemy płacimy na przykład raz na pół roku podatek. Jak płaciliśmy 3 tysiące na pierwsze pół roku, a teraz mamy zapłacić 5 tysięcy, no to jest trochę więcej, no nie? Już jest dużo gorzej. Także sytuacja jest taka nie za ciekawa, dużo ludzi krzywi się na to, no bo wcale nic dziwnego, no ale Chicago pod tym względem jest jedyne w swoim rodzaju, oni po prostu kochają takie rzeczy robić, podnosić podatki, brać pieniędzy ile tylko się da i w ogóle wyciągać od ludzi, także dzisiaj w ogóle mi się wydaje żyć w Chicago, w ogóle nie jest w Chicago, może ja skupiam się na Chicago, bo tutaj żyję, ale ja wam powiem jeszcze jedną z historii, jaką mnie spotkała, która też mnie bardzo zaszokowała i zaraz wam ją opowiem, bo może niektórzy z was wiedzą, że tam właśnie to chodzi o te ciężarówki, że się zajmuję, czasami kupuję, czasami sprzedaję, różnie to bywa. Kupiłem ciężarówki, już nie pamiętam, albo teraz na początku tego roku, czyli prawie rok już będzie, albo na początku, albo pod koniec ubiegłego roku. Kupiłem ciężarówkę, oczywiście miałem bill of sale, czyli tak zwaną umowę kupna-sprzedaży. No i pojechałem zarejestrować tą ciężarówkę, zapłacić podatek, no i pokazałem, ile zapłaciłem za tę ciężarówkę, zapłaciłem plus rejestracja i samego podatku chyba zapłaciłem 1500 dolarów, czy nawet trochę więcej. No i po dwóch, trzech tygodniach, czy tam czterech tygodniach przychodzi do mnie list do domu, że ja za mały podatek zapłaciłem, bo ich wartość tej ciężarówki jest dużo wyższa, oni wyceniają tę ciężarówkę na dużo wyższą. No to ja wziąłem znowu ten bill of sale, czyli tą umowę kupna-sprzedaży. Dołączyłem do tego taki specjalny jakoś
taki opis ja jeszcze zrobiłem, że może macie rację, ale no tak nie napisałem, ale napisałem, że oczywiście ja zapłaciłem tyle, ile pokazałem wam na tym bill of sale, okej, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ja kupiłem tę ciężarówkę zepsutą, ja musiałem dołożyć mnóstwo pieniędzy, żeby ją zrobić, naprawić, okej, i teraz może ona jest tyle warta, tyle co wy mówicie, ale ja zapłaciłem tyle, ile zapłaciłem, co wam podałem. Wysłałem to wszystko im, nie minęło może 2, 3, 4 tygodnie, coś takiego, nie dostałem żadnej informacji zwrotnej o nich. Żona do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, Rafał, coś się stało, bo z konta nam zniknęło ponad 4000 dolarów. Ja mówię, dzwonię do banku, może ktoś ukradł jakieś dane, coś się stało, nie wiem. No i ona zadzwoniła do tego banku, weszła do... i dowiedziała się, że to urząd podatkowy sobie ściągnął za to ciężarówkę. Za to ciężarówkę urząd podatkowy sobie ściągnął ponad 4000 dolarów. To, co sobie naliczył, to sobie to ściągnął. No to jakby ktoś mi w mordę strzelił, naprawdę. To jest po prostu nie do pomyślenia. Kiedyś, ja w ogóle nie słyszałem w ogóle kiedykolwiek o takich sytuacjach jak teraz, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć. Że ktoś może nam wejść na konto i sobie samemu sobie ściągnąć takie pieniądze. Takie sytuacje kiedyś były w sumie nie do przyjęcia albo w ogóle nie słyszało się o takich sytuacjach. Ja nie słyszałem o takich sytuacjach. Dzisiaj przekonałem się na własnej skórze, jak to działa. Dzisiaj jeszcze też żyjemy w takich już czasach, że oni szukają na każdym kroku pieniędzy i wyciągają z ludzi tylko ile się da. I tak trzeba dzisiaj uważać, co się robi, co się mówi, jakie decyzje się podejmuje, bo tylko czyhają na twój małe potknięcie, mały błąd i jesteś już nasz. Jesteś nasz, jesteś ich, jak to nazwać. Każdy może to nazwać, jak chce. Także zobaczcie, jaki to jest. To też ja nie mówię, że ja się jakoś żalę w ogóle, już dawno o tym zapomniałem. Przełknąłem niejedną stratę takich pieniędzy w swoim życiu i po prostu tylko mówię, żeby wam pokazać, jak to tak naprawdę działa, jak to wygląda, jakie są sytuacje, jakie są zdarzenia tutaj się trafiają. Także jestem w szoku, że w ogóle nikt mi żadnego listu zwrotnego nie wysłał, nie powiedział, nie zgadzamy się, tyle i tyle. Mało tego wszystkiego. Te ciężarówki w tamtym okresie oczywiście one były drogie. Dzisiaj minęło kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy i te ciężarówki wszystkie to one się nadają tylko, żeby, nie wiem, zrobić kurnik z nich i żeby kury miały grzędy na nich, bo cenowo po prostu transport dzisiaj w USA to w ogóle sięga dna i w ogóle, także ciężarówki wszystko pospadało, a oni po prostu wzięli to, co mieli swoje wziąć i ty się martw teraz tym wszystkim. Mało tego, jeszcze urząd podatkowy ma do tego prawa takie, że jeśli my mamy na koncie na przykład 1000 dolarów, oni sobie ściągają 5000 dolarów, to oni wchodzą do ciebie na minus, czyli masz minusowe wtedy konto i ty masz się martwić, żeby to spłacić, bo bank będzie do ciebie cały czas tam, wiesz, wydzwaniał czy takie rzeczy. Jakbyś z kimś innym robił taką transakcję, no to jakbyś nie miał środków, to po prostu byłoby decline, że jest po prostu, nie ma środków, nie przechodzi transakcja. A urząd podatkowy po prostu może robić sobie co chce. Mają prawo oczywiście. Tylko fajnie by było czasami poinformować kogoś, że coś takiego się robi albo wydarzy, no nie? No ale oni po prostu mają do tego prawo. I tyle. Także chciałem wam troszeczkę przedstawić, jak to wszystko wygląda. W ogóle Chicago miasto, tak jak mówiłem wcześniej, nawet już kilka miesięcy temu, czy to może w COVID-zie, to może to w COVID-zie, to na pewno statystyki podskoczyły pod tym względem, że chyba Chicago, Nowy Jork to były dwa stany, z których najwięcej ludzi wyjeżdżało. I nie da się ukryć, że dużo ludzi, ci co mają możliwości, i to po prostu stąd wyjeżdżają, no bo a nawet w statystykach patrzyłem jakieś tam kilkanaście miesięcy temu, że Chicago i Nowy Jork to są dwa stany, z których najwięcej ludzi wyjeżdża. I mimo tego, że niby mamy tu jakiś tam biznes i ten tranzyt i w ogóle, no to i tak ten biznes jest, tak działa na tej zasadzie, że jak masz normalny jakiś biznes, to 2-3 lata ci daje, potem 2-3 lata ci zabiera to, co zarobiłeś, bo zawsze jest tak, góra, dół. Ci, co zarabiają ogromne, mają biznesy, to i tak zarabiają duże pieniądze i się z tego śmieją i się cieszą, także różnie to bywa w tym mieście, jedynie przykro z boku się na to wszystko patrzy, bo niby taka ogromna aglomeracja, niby
tylu bogatych ludzi tu mieszka, tylu wpływowych ludzi tu mieszka, a piękne miasto, pięknie położone miasto, bo jest nad jeziorem położone, no prześlicznie to wszystko wygląda, wystarczy tylko po prostu to posprzątać. I dziwi mnie to, że w tak ogromnym państwie jak United States i w tak dużym mieście jak Chicago i w tak dużym stanie jak Illinois po prostu nie znajdą się ludzie, którzy po prostu wezmą to wszystko za mordę, wysprzątają, żeby było po prostu, żeby znowu zaczęło żyć to miasto, żyć takim miastem, żeby naprawdę nie było można się czymś pochwalić i po prostu, żeby ludzie na świecie się z tego miasta nie śmieli. To jest po prostu tylko przerażające, bo ty taki szary człowiek, szara myszka, stoisz z boku i widzisz jej minusy, a ludzie, którzy po prostu stoją na czele tego miasta, nie widzą podstawowych minusów. Także nie wiem, to jest przerażające. Policja po prostu ma związane ręce i nie już doszło do tego, że po prostu nie chce reagować, nie może reagować w niektórych momentach. Łatwiej im się już teraz łapie i szuka mandatów przy normalnych, zwykłych ludziach jak tego, bo po prostu mają związane ręce, nie chcą reagować, nie mogą i tak to wszystko działa. Także tak to wygląda nasze kochane, piękne Chicago. Pięknie to ono wygląda, ale na pocztówkach, jak wysyłamy, można powiedzieć, z Chicago. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że to jest nie wiadomo jak niebezpiecznie, że nie możemy chodzić po ulicach. Absolutnie, wszędzie. Każdy sobie wybiera miejsce w takim, gdzie się czuje w miarę bezpiecznie. No ale są miejsca w Chicago akurat, gdzie lepiej się nie pokazywać. No i każdy o tym wie chyba. I wiadomo, że to się rozlewa trochę na większe obszary teraz wokół Chicago. Bo teraz już nawet w biały dzień gdzieś tam na skrzyżowaniu ktoś potrafi się zatrzymać, wysiąść z pistoletem kogoś, obrabować, czy komuś coś tam zabrać, czy ukraść. Także to się zdarza na porządku dziennym, można powiedzieć. Ale każdy z nas na pewno, jeszcze w ogóle Polacy, to sobie wszędzie poradzą, szukając sobie zawsze takiego właśnie okolic w miarę spokojnych, fajnych i uciekamy z takich miejsc. Także to nie jest tak, że nie można wyjść z psem na spacer, bo już do przesady, nie o to mi chodzi. Tylko po prostu widzimy non-stop, słyszymy non-stop codziennie w wiadomościach gdziekolwiek, czy na radiu, czy oglądamy, czy na różnego rodzaju jakichś tam mediach społecznościowych, na kamerkach, co się dzieje, no to się dzieje na porządku dziennym i przydałoby się zacząć robić z tym porządek. Przede wszystkim w tych sklepach, do tych sklepów jak wchodzą i zabierają te wszystkie rzeczy i nikt nie może na to reagować. Częściej ludzie z zewnątrz reagują na to wszystko jak pracownicy, bo nawet ja mam znajomą, która pracuje tutaj w centrum sportowym, takiej dużej sieciówce na całe Stany Zjednoczone. I tu w okolicach Chicago, w miarę dobrej okolicy, goście sobie wchodzą, wynoszą ubrania, wynoszą sobie co chcą. I w jednym raz nawet menadżer jakiś tam zainterweniował, no to menadżer został zdegradowany, bo oni mają do tego prawo, ty nie masz prawa reagować. No ja po prostu, ja powiem szczerze, jak ja bym stał z boku i widział coś takiego się dzieje, to mimo to, że jestem w miarę jakiś taki spokojny człowiek i w ogóle ciężko mi wyprowadzić z równowagi, no to nie wiem, czy bym dał rady. Nie wiem, czy bym dał rady stać i się przyglądać czemuś takiemu, bo po prostu chyba mi się krew by zagotowała i nie wiem. Nie wiem po prostu. Ja nie mogę patrzeć na takie rzeczy, bo jak widzę, jak ludzie naprawdę ciężko pracują i dążą do czegoś w ogóle, a tu goście sobie wchodzą i robią co chcą, wynoszą co chcą, a prawo im na to pozwala, to po prostu ulewa się w pewnym momencie do człowieka, jak na to patrząc. Także czasami lepiej, kurde, nie widzieć tego, jak się denerwować. Dobra, koniec narzekania. Trzymajcie się, do następnego razu. Hej.